14 września. Dzisiaj zaplanowany jest dystans 200 km. Jedziemy na pętlę tucholską. Jedziemy Toruń, Chełmno mijamy, Świecie mijamy i do Tucholi. W Tucholi sobie wypijemy cappuccino i wracamy z powrotem do Torunia. Jest nas pięcioro, właściwie czworo jest teraz. Powinna być piątka, nawet szóstka. Poczekamy jeszcze trochę, no i ruszamy. Zaznaczam, że nie jest to koniec sezonu. U nas sezon trwa cały rok. Mamy dwie kobiety, także ambitne będzie u kogo jeździć na kole, także jedziemy. No i jesteśmy w Tucholi. Zobaczymy, jak nam to wyszło. Całkowity dystans 93,7 km. Jechaliśmy 3 godziny 11 minut 34 sekundy. Średnia 29,36 i w tym momencie jesteśmy w Tucholi. Jesteśmy w Tucholi, w strefie X, gdzie przeszła ogromna wichura, powaliła drzewa. Właśnie tak jak widzieliśmy, to były skutki. Jesteśmy w centrum Tucholi, wyszło 3 km więcej. Gdzieś tu jakieś cappuccino sobie załatwimy i będziemy wracać. I widzimy, w Tucholi się zachował pomnik Armii Radzieckiej. Też jestem za, żeby nie burzyć, nie niszczyć. Niech sobie stoi, nikomu nie przeszkadza. Byłem tu kiedyś, pamiętam starszym, to było zrobione, ładnie położona kostka. No i tak jak mówiłem, zaatakujemy cappuccino, jakieś ciastko z garetką i jedziemy po Torunia. Zadecydowaliśmy, że jedziemy do Rykla, 25 km jeszcze za Tucholą,
Jedziemy. Jesteśmy w okolicach Rytla, czyli jesteśmy jakieś 10 km przed Rytlem, ale tu już było piekło. To co ja widzę, co tu się dzieje, na żywe oczy to oglądnąć, to naprawdę robi wrażenie. Żadne media tego nie przekażą. Yeah, me too, yeah.